Cześć! Poza przedstawieniem dwóch brakujących mistrzostw, szaman był drzewkiem, które gorąco wyczekiwało zmian, które także zobaczymy w nowej odsłonie na premierę już 21 lutego. To jest mega ciekawe, bo szaman w tym momencie, choć ma swoje mocne strony i da się zdecydowanie go zbudować w jakiś sensowny sposób, zdaje się nieco odstawać pod kątem synergii i pewnej kreatywności pozostałych drzewek. Otrzymaliśmy zatem update i nie chcę, aby przeszedł on bez echa, bo choć fundamenty tego mistrzostwa nie ulegną zmianie, to fakt jest, że na premierę mistrzostwo szamana będzie równie świeże co Falconeer czy Warlock. Zapraszam zatem do oglądania. W którymś odcinku na kanale już poruszałem wstępnie temat zmian, jakie dotyczyć będą szamana, a dokładnie jednej z jego umiejętności, czyli Tempest Strike'u. Tempest Strike jest atakiem wręcz, który ma szansę wyzwalać trzy różne potężne efekty i drzewko umiejętności skupia się na rozwijaniu i personalizowaniu sposobu działania zdolności podgracza. Problemem u Miejki było w dużej mierze to, że ciężko było zbudować postać bazującą na tym skillu. Jak dla mnie nie wynikało to wprost ze złej konstrukcji jego drzewka, ale jakości skalowania obrażeń. Niemniej jednak nowa wersja Tempest Strike'u zmieni go w potężny atak o dużym koszcie. Tym samym Primalist straci spamowalny atak, co pociągnęło za sobą masę konsekwencji. Główną z nich jest to, że w wersji 1.0 gry nie zobaczymy już w drzewku Primalisty umiejętności Ice Thorns. Jeśli ktokolwiek grał z was Primalistą, raczej dobrze kojarzy tę zdolność. Nie dlatego, że była ona wybitnie dobra, ale była po prostu pierwszą zdolnością, do jakiej uzyskiwaliśmy dostęp po wilku, z którym rozpoczynamy grę. Mnie Ice Thornsy zawsze kusiły do przetestowania pod kątem main skilla, ale koniec końców nigdy nie poszedłem w tym kierunku. Drzewko jest dla mnie ciekawe, bo wyzwalane szpikulce mogły przywoływać np. Thorn Totem, czy też nałożyć na nas Thorn Shielda podnoszącego pancerz. Mimo to w grze po prostu istniały lepsze silniki pod totemy i lepsze silniki pod physical czy cold damage. Wobec tego Ice Thornsy były krótkim tranzytowym skillem na czas early game'u. W miejsce Ice Thorns otrzymamy nową zdolność, Gathering Storm. Także przeczytam opis u Miejki jako punkt wyjścia do dalszych wniosków. Uderz wrogów burzą zasilaną potężnymi piorunami. Gdy używasz Gathering Storm i trafisz przynajmniej jednego wroga, zdobywasz ładunek burzy. Co sekundę zużywasz jeden ładunek burzy, aby spowodować uderzenie piorunem pobliskiego wroga. Interwał ten jest skracony o 2% za każdy aktualnie posiadany ładunek burzy. Mamy więc atak wręcz, który zapewnia nam zbieranie ładunków, które zmieniać będą się w błyskawice rażące wrogów. Spora zmiana, bo Ice Thorn stanowił spell, a walka wręcz we wczesnych etapach gry jest według mnie trudniejsza niż walka dystansowa, bez względu na to, czy strzelamy z łuku, czy rzucamy ogniste kule. Z informacji od devów dowiadujemy się, że na poziomie 50 ładunków burzy nie ma już żadnego interwału pomiędzy rzucaniem ładunków błyskawicy, więc porażamy nią cały czas, dopóki ilość ładunków nie spadnie poniżej tego progu. Jest więc jasne, że możemy stakować atak speed celem pozyskania i utrzymania takiego wysoko efektywnego stanu. Aby wesprzeć taki pomysł na ogrywanie skilla, Gathering Storm podstawowo kosztować będzie 0 many. Post, na bazie którego powstaje ten film, nie przedstawia pełnego drzewka rozwoju umiejętności. Skupię się zatem na tych, które przedstawiono. Zaczynamy od Frostbringera, który stanowi node konwersji obrażeń z błyskawic na lód. Idąc dalej, nody zapewniające podstawowo szansę na porażenie, czyli szok, zmieniane zostają na Frostbite Chance, zatem odmrożenia. Ja od razu mówię, że szok jest dużo lepszy niż odmrożenia, które zadają po prostu obrażenia rozłożone w czasie, ale też jak najbardziej ten ailment można pozyskać z innych źródeł niż Gathering Storm. Dalej zaczynają się jaja, bo kontynuowany jest w drzewku pomysł, który sprawia, że zależnie od dzierżonego oręża, umiejętność uzyskuje inne właściwości. Tym samym Gathering Storm będzie stawał się umiejętnością dystansową, jeśli wykorzystywać do walki będziemy staw. Zmiana jest daleko posunięta, bo zdolność zmienia nazwę na Stormbolt i kosztować będzie nas 6 punktów many. No to jest dość ciekawe, ale koszt wydaje mi się spory. Z drugiej strony zdolności z tagiem Spell mogą być redukowane poprzez afiksy w naszych przedmiotach. Później jest jeszcze ciekawiej, bo w drzewku znajdziemy bonus, który działać będzie, kiedy walczymy za pomocą dwóch broni jednoręcznych.
Tym samym walka w taki sposób wyzwalać będzie dodatkowe Stormbolty, gdy zostanie zużyty ładunek burzy. Bardzo kombogenne i też otwiera sposób gry, którego do tej pory nie bardzo mogliśmy skutecznie wykorzystywać grając Primalistą. Tu chętnie zobaczyłbym jeszcze opcję na konwersję do fizycznych obrażeń tej zdolności, bo chętnie powalczyłbym za pomocą dwóch Undisputów. Gathering Storm zawierać będzie też Node, który pozwoli wejść tej umiejętności w interakcję z naszymi kompanionami. To fajne, bo im więcej umiejek z podstawowego drzewka klasowego możemy wykorzystać z mistrzostwami dostępnymi dla tej klasy, tym dłużej ta zdolność jest żywa i może być wykorzystywana w różnych egzotycznych bolidach. Tym samym wykorzystując Companion Skill wyzwalać będziemy ładunki burzy, które zadawać będą zwiększone obrażenia. Tu trochę zawód, bo ten procentowy wzrost obrażeń nie brzmi szczególnie ciekawie. Pomysł dobry, wykonanie dla mnie średnie. Wolałbym, aby ładunki burzy wydane w ten sposób boostowały nasze zwierzaki albo dawały im frenzy, czy w ogóle były bardziej nakierowane na miniony. Jednocześnie warto tu zaznaczyć, że Companion Ability nie oznacza, że będziemy musieli przywoływać towarzysza, a skorzystać ze zdolności, która przysługuje nam po jego przyzwaniu. To jest ciekawe, dlatego że na przykład wilki mają możliwość użycia Howla automatycznie po ubiciu jakiegoś pacjenta, więc może będzie dało się zrobić samowyzwalający się silnik bez konieczności ręcznego używania zdolności. Przetestujemy to na pewno. No i dochodzimy do creme de la creme, czyli zmienionego Tempest Strike'u. Mamy zatem nadal melee skilla, który jest combo umiejętnością, która zadaje obrażenia różnego typu. Mimo wszystko kosztuje na start 16 many, a to niemały koszt na warunki ostatnio epokowe. Wobec tego mamy Frigid Tempest zadający obrażenia od lodu i przebijający wrogów lodowy pocisk. Wind Tempest, który stanowić ma niewielkie tornado zadające fizyczne obrażenia rozłożone w czasie. I na koniec Thunder Tempest, który będzie rozszerzającą się burzą złożoną z błyskawic. Atak tym razem wyzwala jedną z trzech umiejętności z szansą 100%, a nie jak do tej pory miał szansę wyzwolić jakiś efekt z konkretną procentową szansą. Tagi nie uległy zmianie w stosunku do pierwotnej wersji. Zakładam, choć nie ma na screenie tej informacji, że efektywność skalowania także nie uległa zmianie. W drzewku zaczynamy od cechy, która da nam szansę na to, że każdy atak wręcz jaki wykonamy po transformacji, czyli zatem w formie druida lub Swarmblade'a, będzie miał szansę na rzucenie Tempest Strike'a pasującego do typu zadanych obrażeń. A zatem wyzwoli albo lodową, albo fizyczną, albo elektryczną formę pocisku, które opisałem wcześniej. To jest dla mnie super, bo od razu w zdolności mamy wejście w interakcję ze skillami transformacyjnymi. Celowo nie wymieniam tu Spriggan, bo ta z kolei nie wykonuje ataków wręcz. Następnie mamy Node eliminujące z puli możliwych efektów ataki za pomocą zimna i błyskawic, w zamian za zmniejszony koszt zdolności i większą szybkość ataku. Kolejna cecha da szansę Tempest Strike'owi rzucić tornado. Ja akurat uwielbiam tornado, więc czemu nie? Niestety rzucanie tornada w taki sposób zużyje 110% kosztu podstawowego tego zaklęcia, a nie należy ono do bardzo tanich. Tempest Strike wchodzić będzie również w interakcję z totemami. Znajdziemy w drzewku konwersję całej umiejętności do odpowiednika zamkniętego w postaci totemu. Nie wiem jak to dokładnie będzie działać, po prostu totem chyba losowo będzie używał opisanych zdolności. Fajne, mamy już konwersję Warcry'a do totemu, a im więcej tego typu rzeczy, tym więcej totemolistów będziemy mogli wymyślić. Nie zabrakło też o dziwo miejsca, aby rozwijać większą szansę na użycie któregoś z Tempestów opisanych na początku. Możemy zatem w istotny sposób wpływać na to, jakie efekty i jak często chcemy wyzwalać. Możemy nawet rozwijać symultanicznie wszystkie trzy. To tyle z opisu cech, jakie znajdziemy w nowym drzewku Tempest Strike'a. Faktycznie nie odjechaliśmy daleko, jeśli chodzi o to, co mamy obecnie. Jednocześnie widać, że mamy to świeże podejście, gdzie broń ma wpływ na zachowanie zdolności, mamy więcej opcji na personalizację. Najsłabiej wypada tu interakcja z towarzyszami, bo nadal grając wiewiórkami nie znajdziemy realnego wsparcia do wykorzystania w jakiejś hybrydowej formie summonera. Tak mi się przynajmniej wydaje. Podoba mi się natomiast Gathering Storm. Zarówno wygląda lepiej niż Ice Thorns, jest też 100 lat do przodu w stosunku do poziomu interakcji, w jakie wchodził Ice Thorns. Tym samym no nie można nie zauważyć, jak bardzo zmieniło się podejście projektowe umiejętności VHG i jak devsi zaczynają bawić się przy tworzeniu nowych rozwiązań i mechanik dla skilli.
Kierunek jest bardzo dobry i mam nadzieję, że feeling w grze będzie równie pyszny. Dajcie znać, czy wam siada takie podejście, czy bardziej klasyczne drzewka, np. Volcanic Orba czy Meteoru bardziej do was przemawiają. Przyszły tydzień powinien być obfity na kanale, bo jak klasyczny korposzczur i niedoszły Dat Gamer wziąłem wolne na okolice premiery Last Epoch'a i mam zamiar zaserwować wam sporo kontentu z giereczki. Zostawcie więc suba i lajka, bo już niedługo widzimy się w kolejnym filmie na tym kanale. Do zobaczenia!